Terry Teachout, Pops, życie Louisa Armstronga. Terry Teachout to hurtowy autor książek o amerykańskiej kulturze XIX i XX wieku. Napisał dwie dobre książki o jazzie. Te o Louisie Armstrongu i drugą o Dukeu Ellingtonie, o której już wam opowiadałem, ale ta o Ellingtonie nie doczekała się jeszcze tłumaczenia na język polski. A Louis Armstrong to z, oczywiście jeden z największych muzyków jazzowych wszechczasów. Są również e, tacy m, krytycy jazzowi i tacy fani, którzy uważają, że Louis Armstrong to w ogóle największy muzyk jazzowy wszechczasów, a tak naprawdę, że to od jego muzyki w połowie lat dwudziestych zaczęło się poważne granie jazzu. Oczywiście to są opinie dość ekstremalne, ale być może byłoby tak, że gdyby Louis Armstrong, który swoje słynne nagrania z Hot 5 i Hot Seven zakończył w roku 1928, Później już niczego nie nagrał, albo na przykład zmarł tragicznie, to byłby wielką legendą, a tak też jest legendą, ale faktycznie to, co robił później, to można powiedzieć, że z każdym, z każdym rokiem, z każdym kolejnym zespołem, z pewnymi wyjątkami było jednak troszeczkę bardziej od Jezu oddalone. I to niewątpliwie jest zarzut, który można Louisowi Armstrongowi postawić, nawet jeśli te rzeczy, które robił po II wojnie światowej, które robił praktycznie do końca swoich dni, do swojej śmierci w roku 1971, no, oddalały się od jazzu, ale czasami były to rzeczy genialne, takie jak jego wspólne nagrania z Ella Fitzgerald, czy Płyta poświęcona nagraniom Wicci yy, Handiego, yy, które no, może nie do końca były przez niego yy, skomponowane, ale to zupełnie inny temat zostawmy. Dziś tematem jest książka Terego Teachouta, yy, doskonale yy, przetłumaczona, yy, a to nie było łatwe zadanie, bowiem. Część cytatów to są cytaty z samego Armstronga, który posługiwał się bardzo specyficznym językiem, w szczególności językiem pisanym, stosując przecinki i apostrofy bardzo um, no, luźno i w sposób niezwiązany z zasadami oficjalnej gramatyki, co sprawiało tym, którzy potem musieli odcyfrować, odczytać jego intencje, no spory, spory kłopot. Fakt jest faktem, że Louis Armstrong to postać absolutnie jedna z najważniejszych dla muzyki jazzowej i w związku z tym nawet jeśli znacie na wylot jego nagrania, to warto dowiedzieć się czemu one właśnie w taki sposób i w takim momencie rozwoju jazzu powstawały. A żeby tego się dowiedzieć, trzeba się dowiedzieć trochę o życiu Louis Armstronga. A to gwarantuje właśnie książka Terego Ticzaulta, która jest jedną z lepszych biografii Louisa Armstronga, w dodatku właściwie jedyną dostępną po polsku. Jest jeszcze jedna, autobiografia Louisa Armstronga: Moje życie w Nowym Orleanie. Ale, jak wiele autobiografii, jest ona. Czy po pierwsze jest trudno dostępna, bo polskie tłumaczenie ukazało się w latach 80 i chyba nie było to zbyt wielki nie był zbyt wielki nakład, bo dzisiaj trudno tę książkę kupić. A poza tym ta książka powstała w roku 56 i e, no, opowiada o połowie mniej więcej życiu Armstronga. Zresztą on się bardzo spieszył z pisaniem tych książek, bo pierwszą swoją autobiografię napisał w roku 1936 w wieku 30 kilku lat i bowiem no, nawet data urodzin Armstronga różnie bywa definiowana i, i w związku z tym no, te jego autobiografie są pewną autokreacją, jak zawsze autobiografie, a poza tym no zatrzymały się właśnie w latach 50. A książka tego Teachout'a powstała w roku 2009, co jest dość istotne, o czym Wam jeszcze za chwilę opowiem, a to, że sam Louis Armstrong stoi w jednym szeregu z największymi gwiazdami rozrywki. Dzisiaj powiedzielibyśmy takimi Amerykanie, mają na to świetne słowo entertainer albo showman, ale bardziej entertainer człowiek, który bawi ze strady. Nieważne, jaki to rodzaj sztuki po prostu dostarcza rozrywki. Takie gwiazdy jazzu, które później porzuciły trochę jazz po to, żeby być właśnie takimi entertainerami, to chociażby Nat King Cole, Bing Crosby, Frank Sinatra. Oni wszyscy zaczynali od jazzu. Ale różnica jest taka, że oni nie zdążyli za bardzo zrobić w jazzie wielkiej kariery. A Louis Armstrong niewątpliwie w jazzie osiągnął wszystko, co mógł. Bardzo wielu trębaczy mówi do dziś, że właściwie wszystko, co grają, pochodzi od Armstronga. I trąbka jest jednym z nielicznych instrumentów jazzowych, który ma tak czytelnego ojca. Oczywiście, z książki tego Titchauta dowiecie się, na kim wzorował się Louis Armstrong, no bo on też miał swoich mistrzów. E, oczywiście, później trąbka też miała wielkich mistrzów, łącznie z Milesem Davisem, Lee Morganem, e, i dziś, e, jeśli jesteście w tej lidze, to Wyntonem Marsalisem, ale, e, ale Louis Armstrong był tylko jeden. I tak jak już wspomniałem, bardzo niewiele instrumentów jazzowych ma, ma tak czytelnego króla jak trąbka w osobie Louis Armstronga. A jak tym królem został i dlaczego nim został, i po co nim został, i jak do tego wszystkiego doszło, o tym dowiecie się od Tego Ticzauta a książka to jedna z najdoskonalszych właśnie dlatego, że powstała w roku 2009, a o tym opowiem Wam już za chwilę. Książka Terego Tichauta ukazała się po raz pierwszy w roku 2009, kilka lat ją pisał, ale w każdym razie no to, były, to był już XXI wiek. I to jest dosyć istotne, bowiem bardzo istotne dla kompletności tej książki jest to, co dokumentuje jedno ze zdjęć, które ukazało się w tej książce. Otóż Armstrong przez całe swoje życie. Na taśmie magnetofonowej, tutaj widzicie, właśnie takie zdjęcie, nagrywał swoje wspomnienia. I dopiero w XXI wieku te wspomnienia, kilkaset taśm pochodzących z różnych okresów życia Louisa Armstronga, znalazły się w takiej domenie publicznej, że badacze mogli mieć do nich dostęp. I Terry Teachout był pierwszym, albo na pewno jednym z pierwszych biografów. Którzy mieli dostęp do tych taśm, i na pewno pierwszym, który na podstawie tych taśm opracował swoją książkę. Książek o Armstrongu jest dużo. Są takie, które opisują konkretne okresy z jego życia, dedykowane tylko nagraniom Hot 5 i Hot Seven, czyli latom 20. Są takie, które skupiają się bardziej na życiu muzyka, a nie na muzyce. Tichaut znalazł doskonały balans. Należy też pochwalić tłumaczy, Piotra Grzegorzewskiego i Marcina Wróbla, którzy dobrze wywiązali się z zadania oraz wydawnictwo dolnośląskie, które, które tę książkę wydało. W książce znajdziecie wiele unikalnych fotografii, takich, które ukazały się po raz pierwszy. Drobny, dosłownie drobny, taki, no taka obserwacja, taka uwaga niektóre z fotografii opisane są jako niepublikowane fotografie. No nie można podpisać fotografii opublikowanej w książce jako nieopublikowanej. Ona już jest opublikowana. Wcześniej nieopublikowana i owszem, ale nieopublikowana w ogóle, no, mnie się to za bardzo nie podoba, ale oprócz tego tłumaczenie jest absolutnie pierwsza klasa. Louis Armstrong przy a, maszynie do pisania, pewnie szkicujący kolejną książkę o sobie. Jedno z najbardziej znanych zdjęć, zdjęcie promocyjne największego zespołu jazzowego wszech czasów, tak wielu używa, czyli uważa, czyli Hot Five z roku 26. To jest bardzo znane zdjęcie, chociaż w tej książce. Większość zdjęć to są bardzo takie no, rzadko używane albo po raz pierwszy publikowane zdjęcia Louisa Armstronga, ale to jest bardzo znane. Takich zdjęć nie mają późniejsze wielkie zespoły, nie ma ani Nonet Milesa Davisa odpowiedzialny za Bird of the Cool, ani, ani zespół odpowiedzialny za Kind of Blue, ani, ani inne wielkie zespoły późniejszego jazzu. To bardzo znane zdjęcie, które no, takie jest wszystkim fanom jazzu opatrzone, ale ono również jest w tej, w tej książce. I kolejna i to już ostatnia drobna uwaga dotycząca tłumaczenia. W kilku miejscach autorzy tłumaczenia postanowili użyć polskich wersji tytułów filmowych. Ja myślę, że to nie była dobra decyzja, bo o, jeśli ktoś nie widział filmu Pennies from Heaven, to nigdy e, nie będzie wiedział, że to miedziaki z nieba, albo w ogóle nie skojarzy, co to są miedziaki z nieba, tak jak w, w, w podpisie tego zdjęcia wspólnego zdjęcia Louisa Armstronga i Binga Crosbiego. A Penis from Heaven to jest no, tytuł, który gdzieś tam funkcjonuje, a myślę, że miedziaki z nieba tylko i wyłącznie wśród teoretyków kina. Także nawet jeśli, jeśli firmy miały polskie tłumaczenia, ich tytuły, a one nie są popularne, chyba nie warto ich używać. A. Osobiste zdjęcia Armstronga są w tej książce. Również no nie po raz pierwszy, ale w takiej ilości po raz pierwszy. Armstrong w pokoju hotelowym i, i kolejne zdjęcie, takie bardzo prywatne, z roku 1970, kiedy, kiedy po prostu chodził na spacer w, w dzielnicy, gdzie mieszkał. Mimo, że był jednym z największych muzyków wszechczasów, to. W 70 roku czasy były jeszcze takie, że tacy muzycy, tacy wielcy muzycy, ta, takie wielkie osobowości miały prywatne życie. To zdjęcie nie pochodzi od jakiegoś paparazzi, to jest pewnie zdjęcie rodzinne, tak myślę. I, i to właściwie tyle. Doskonały balans, który Terry Tichau znalazł pomiędzy życiem prywatnym Louisa Armstronga jego relacjami niełatwymi z innymi postaciami show-biznesu, a także opisem sesji nagraniowych, to wielka zaleta tej książki, która pomaga zrozumieć to, w jaki sposób Louis Armstrong z muzyka jazzowego stał się jednym z największych showmanów wszechczasów i zabawiał publiczność i jest pamiętany do dzisiaj również przez ludzi, którzy z jazzem mają niewiele wspólnego.